numer NIP, jeśli takowy posiada dany, dany nagrodzony. Uwaga, moi drodzy, w wyniku głosowania zarząd jednomyślnie przyznał następujące nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia sportowe. No takim największym osiągnięciem w roku ubiegłym może rzeczywiście się z tych wyników, które są, pochwalić kolega Wojtek właśnie, bo to jedyny medalista mistrzostw świata seniorów, brązowy medal i tak samo brązowy medal na mistrzostwach Europy. Jeszcze raz ogromne brawa dla Wojtka. Zaraz podpiszę. To tu sam podpis. Marona nie ma. Marcin. A co jest z tam nie pomoże. Sebastian Berna. Mateusz Konieczny. Patryk Konrady. Mateusz Szekier. Tomka Łuczaka nie ma, nie? Nie, nie. Ale nie Natalka Kalarczyk. Cześć. Kevin. I moi drodzy, również obu trenerom zarząd postanowił podziękować w sposób kopertowy zarówno koledze Markowi, który na konik odejrzyj. Marek, mogę cię prosić? No, ja mam oddzielną uwagę. Marek, bardzo ci dziękuję za opiekę nad tymi najmłodszymi. Nie, no słuchajcie, taka jest prawda, że kiedyś trzeba zacząć, a muszę powiedzieć, że ja takiej cierpliwości, jak ma Marek do was, to ja bym nie miał. Także cieszcie się, że macie takiego trenera, bo ze mną byłoby pewnie gorzej. Także Marek, jeszcze raz dziękuję. Tak, jak będziesz wychodził, się podpisz. No. To na styku może dać. Ale dziękuję. Moi drodzy, na sam koniec powiem tak. Może pytanie inne. Czy ktoś by chciał zabrać głos z obecnych? Nie ma, to ja może na sam koniec, żeby nie zanudzać, powiem tylko tyle. W przyszłym roku czekają nas takie właściwie dwie uroczystości, bo raz, że będzie kolejny rok do podsumowania, czyli 2011. Rok będzie bardzo bogaty, jeśli chodzi o ilość imprez i tych, które będzie klub organizował i tych, które będzie organizował związek poniekąd. Sami wiecie, możemy się z tego cieszyć, że i tak stanowimy jeden z najsilniejszych klubów w Polsce zarówno w grupie seniorów, jak i tych młodszych grupach. Ale czeka na nas taka fajna uroczystość, bo mamy już 10 lat, jak klub został powołany do życia i
Będę chciał tą uroczystość zrobić taką większą pompą, także coś wymyślę, żeby było im, żeby były i atrakcje, i na pewno będą tutaj dla wielu z Was odznaczenia, zarówno i klubowe, i związkowe. Także szykujcie się, że pod koniec marca tak będę planował, żeby połączone, czyli sprawozdawcze za 2011, połączone z obchodami 10-lecia klubu, żeby zorganizować pod koniec marca. Także to nas czeka. Co jeszcze? Informacja, uwaga dla młodych szczególnie. Informacja, no tego nie powiedziałem, a właściwie należało się sprawozdawczym to ująć. Za ubiegły rok klub zdobył punkty na MMM-ce, to pewnie młodzi wiedzą najlepiej, czyli kadeci, którzy startują do lat 14, zdobywamy przed punkt, przepraszam, młodzicy, którzy startują do lat 14, a w przyszłym roku na międzywojewódzkich mistrzostwach, a kadeci na mistrzostwach Polski, z tych punktów, które młodzicy zdobyli w ubiegłym roku, nazbierało się tam blisko 3000 zł w Wojewódzkim Stowarzyszeniu Sportowym, dzięki czemu mogliśmy za te pieniądze z niewielkim dołożeniem się klubu dla wszystkich kupić dresy. Dresy, nowe dresy, dresy treningowe, ale przynajmniej jak pojedziecie na zawody, to będziecie wiedzieli, że jesteście wszyscy z Kotoszyna, nie? No, komplet, cały komplet, dodatkowo jeszcze klub zamówi obuwie, także jeżeli będziecie korzystać, to wybierajcie sobie obuwie takie, mówię o nagrodach, twardsze sportowe, że tak powiem, a takie typowe halówki czy co, to na salę, to do tych dresów będą jeszcze dla Was też zamówione. Także cały komplet jest do odbioru w siedzibie klubu, uprzedzam. Tylko dla tych, którzy mają opłacone składki członkowskie. Moi drodzy, jeśli są